Dzień dobry, witamy w naszym studio. Ósma edycja Pingla Cup, dzień pierwszy. Zawody, które rozgrywają skrzatki i skrzaci. Ze mną są skrzatki, które teraz się Państwu przedstawią. Jagoda Kaczmarek. Małgorzata Jasińska. Maja Czarnecka. I jesteście i trenujecie na co dzień w... Gamaja Rogoźno. ZKS Dżonków. I w Gamaji Rogoźno. Gamaja Rogoźno, miejscowość to Rogoźno, Gamaja to nazwa, Dżonków to miejscowość. Powiedziałyście mi tutaj przed wejściem, że jesteście przyjaciółkami, a kiedy się ta przyjaźń zbudowała, kiedy się rozpoczęła? Zbudowała się na takim obozie, 10 dni tam było i najpierw się w ogóle nie kontaktowałyśmy, zaczęło się, że z Mają się poznałam. Tak, z Mają. I potem, kiedy zaczęłam grać z Mają, to potem Jagoda i Amelka, akurat Amelki nie ma, to zaczęłyśmy się w czwórkę kolegować. Proszę bardzo, czyli obóz tenisa stołowego buduje przyjaźń, mimo że te miejscowości wasze są bardzo od siebie oddalone, czyli nie macie okazji spotkać się w sobotę przy stole, tylko widujecie się na zawodach, tak jak dzisiaj w Grodzisku. A wiedziałyście przed zawodami, że spotkacie się w Grodzisku, Maja? Nie. Nie? To taka niespodzianka. Zobaczyłaś Gocha! Gocha, ty tu jesteś? Tak. Tak było? Jagoda? Tak. Ty wiedziałaś, że przyjedziesz, bo Maja z tobą trenuje, tak? Jagoda i Maja trenują razem w jednym klubie, ale czy razem zaczynałyście treningi? Kiedy ta historia się zaczyna? 2, 3, 5 lat temu? 3. 3 lata, a u ciebie, Jagoda? Też 2. Też 3 lata. A macie teraz ile? 9 czy 8? 9, czyli zaczynałyście jako 6-latki? A co to się musi stać, albo kto to musi sprawić, że 6-letnie dziecko, no zamiast, nie wiem, bawić się klockami, lalkami, czym tam jeszcze, no choćby leżeć, nie? Książki, no książki warto czytać, to nie będziemy tutaj tego przykładu dawać, ale idzie i trenuje tenisa stołowego. Te treningi są wymagające, tak? Kilka godzin, kilka dni w tygodniu. Opowiedzcie mi, kto was zaprowadził, kto was zachęcił? Zaczynamy od Mai. Tata. Tata? Ale tata tak powiedział, masz trenować. Czy też powiedział, słuchaj, jest fajna dyscyplina, spróbuj swoich sił? Żebym spróbowała sobie pograć tego tenisa. Żebyś spróbowała sobie pograć w tego tenisa, tak? Ale coś więcej tata wtedy ci mówił, że świetna dyscyplina, buduje koordynację, buduje spostrzegawczość, też fizyczność. Tak. Podkreślał te wszystkie walory. Ty sobie powiedziałaś, to dla mnie. I po 3 latach nie żałujesz tego. Nie. A tak troszeczkę uciekłaś gdzieś myślami, tak? Dobrze, to wrócimy teraz do ciebie. Jagoda, kto ciebie przyprowadził, kto ciebie zachęcił? Maja? Tak. Maja, tak? Mhm. Opowiadaj, jak to było. Gdy Maja jechała na trening, to mi się zapytała, czy chcę jechać z nią. Zobaczyć, jak się gra. Pojechałaś, zobaczyłaś i zostałaś. Świetnie. Gosia, w twoim przypadku, no nie miałaś Mai, nie miałaś Jagody, to jak to było? To się zaczęło od mojego taty i od mojej siostry, bo moja siostra grała wcześniej niż ja zaczęłam w wieku 4 lat. Wow. Ale najpierw jeszcze sobie wcześniej, tak tata, kiedy byliśmy w piwnicy, to na kolanach sobie ten i odbijałam sobie. Czy ty na kolanach, czy tata był na kolanach? Ja na kolanach. A na stole na kolanach, super, tata podpowiada nam, proszę Państwa. Próbowo zaczęłam, kiedy miałam 4 lata, bo wtedy moja siostra zaczęła grać i zaczęłam robić... Chodzić na treningi, a siostra dalej trenuje, gra? A ile ma lat już siostra? 11. 11, czyli masz od kogo się uczyć, masz z kim się nawet w domu sparować, ale już nie grasz na kolanach na stole? Nie. Nie, już grasz przy stole. Jak oceniacie ten przedpołudniowy dzisiaj, tą przedpołudniową sesję gier, jak Maja, z twojej perspektywy? Jak to wyglądały te gry dzisiaj w grupie? Fajnie. Dobrze, fajnie grało się, tak? Fajnie się tutaj czujesz. Jagoda, byłaś dobra dzisiaj dla przeciwniczek, jak ta bułka z jagodami, czy raczej postawiłaś im opór? Wygrałaś, przegrałaś? Raz wygrałam i 2 razy przegrałam. Super, ale pograłaś sobie, tak? Pograłaś sobie i to jest najważniejsze. Gosia?
ja pograłam, wygrałam wszystko 3-0 i teraz będę grała o wejście do ósemki. O wejście do ósemki, pięknie. No, czyli jednak w wieku 4 lat, jak się zaczyna klęcząc na stole, to tak się potem to kontynuuje. Dziewczyny, życzę Wam jak największej liczby sukcesów w tym turnieju i poza, w tenisie stołowym. A powiedzcie nam na zakończenie, czy oprócz szkoły, która jest obowiązkowa, i tenisa stołowego, macie jeszcze jakieś pasje? Gdzieś się jeszcze realizujecie, rozwijacie? Może w sztuce, a może w tańce? No to już od Was. Zaczniemy może Gosia? Mam dwa angielskie, jeden niemiecki, pianino. Tenisowy oczywiście i mam jeszcze w szkole dodatkowy taki plastografek. Świetnie, Jagoda? Tanice, angielski i dodatkowy WF. Proszę bardzo. I Maja? Tańce, angielski, tenis stołowy, pływanie. Ogólnorozwojowo, Maja, tak? A czy taniec pomaga Ci trochę przy stole, bo tutaj się trzeba ruszać? Tak. Tak? Wykorzystujesz jakieś elementy? Tak. No to musisz do tanga Cię kogoś zaprosić przy tym stole i go wtedy pokonać. Może się uda. Słuchajcie, dziękuję Wam. Fajnie, że się rozwijacie, że macie jeszcze dyscypliny. Kogo pozdrawiamy? Od Mai zaczynamy. Moją kuzynkę. Kuzynkę jak ma na imię? Julkę. Julka, pozdrawiamy Cię. Gosia? Ja pozdrawiam całą rodzinę, cały ZKS, cały UKS, cały... Powiat, województwo. Tak, całe województwo i... gminę. Najbardziej swoją klasę i drugą, trzecią A i piątą T. Świetnie. I jeszcze Jagoda? Całą rodzinę. Całą rodzinę. Możesz jeszcze... Jeszcze pewnie. Całą rodzinę. I całą moją klasę. Świetnie, rozkręciły się dziewczyny, proszę Państwa, na koniec. To mam teraz do Was taką gorącą prośbę. Kciuczek do góry podnosimy. I krzykniemy. Tak, krzykniemy dla tych, którzy zastanawiają się, czy trenować, jaką dyscyplinę wybrać. My im podpowiadamy, tenis jest cool, dobra? 3, 4. Tenis jest cool! Dziękujemy bardzo. Mamy to. I potem... Ale...